Porzuć religię, odkryj wiarę. Ja bardzo chciałem, żeby to tak się nazywało, ale tutaj w niepochylanym sercu swoim Romek tak rozeznał, że jednak, no że no owszem, idea fajna. Tak, ten kierunek, ale nie w ten sposób. Kierunek, no. Nie muszę porzucić religii, żeby moja wiara się rozwinęła. Ale może być tak, że może być tak w naszym życiu, czy w życiu innych ludzi, że są religijni, ale nie do końca wierzący. Jest coś takiego w religii, że ona poprzez to, że bardzo dużo wypełnia, właśnie daje rytuały. Wrażenie kontaktu z Bogiem. Tak, tak. Wrażenie. Tak. A czasami daje kontakt z Bogiem, tak. Ale czasami wrażenie. Tak. Nie? To nie potrzeba tam wiary wtedy, nie? Tak. Wiary rozumianej jako... Zaufanie. Jako zaufanie, jako relacja, jako bliskość, nie? Z Bogiem. A okazuje się, że można mieć to bez religii. Ups. Jalicz mówi, że religia może być skuteczną metodą niepozwolenia sobie na wiarę. Tak, tak. No. Kiedyś moja znajoma siostra zakonna, którą często cytuję, Bogna Młynarz, pozdrawiam serdecznie, powiedziała, że na przykład widzi, że katecheza w szkołach impregnuje ludzi na ewangelizację. Nie? Czyli, że jakaś forma, jakiś obraz wiary tak jest w ludzi wtłoczony, że oni po prostu odrzucają Boga. Tak. Nie? Że nie chcą się nawracać, nie chcą wejść głębiej w relacje z Nim, nie chcą Go znać. Nie? Tak jest. Większość moich znajomych po katolickich szkołach daleko, szerokim łukiem Kościół mnie. Nie mówimy, że to jest dobrze, nie chwalimy tego, nie cieszymy się z tego, ale jest takie zjawisko. Okazuje się, że religia może być przeszkodą w drodze do Boga dla kogoś. Kiedy? Kiedy jest ta religia przeszkodą? No. No kiedy? Nie wiem. Nie przygotowaliśmy się na to pytanie. Po co je zadawałeś? Kiedy ona nie mówi o tym, że musisz tak czy tak być jak Abraham, że musisz jakby robić ten krok wewnętrznego zaufania, nie? Tylko kiedy mówi ci o tym religia, że jak się pomodlisz, to wystarczy, nie? Że jak pójdziesz na mszę, to wystarczy. Ona nie rysuje takiego horyzontu rozwoju i przekraczania siebie, nie? Tak. To wtedy moim zdaniem to ona zamyka na samej sobie, staje się idolem, idolatria wtedy jest. Tak. Idolatria to jest taki termin w teologii, że idol, czyli ja. Dosłownie bożek. Bożek. Idolos to jest bożek, tak. Skupiam na sobie uwagę idol. I obiecuję ci, że cię odeślę do czegoś więcej niż ja. Ale tak nie robię. Skupiam na sobie i w ten sposób ty ufasz mi, ale się nie rozwijasz. I tak religia może zrobić, że religia powinna odsyłać do doświadczenia Boga. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Tak, bardzo dobrze. Do doświadczenia Boga powinno odsyłać, a czasami skupiam je na rytuale. Nie mówi się o zmianie postaw wtedy, o tym, że masz bezdomnego do domu przyjąć, nie? Bo jakby taka postawa jest zarysowana w Ewangelii. Nie? Mówi się cały czas o tym, że spotkają cię złe konsekwencje, jeśli nie będziesz praktykował. Tak, ale to jest takie, to jest pogańskie myślenie. Oczywiście ono się zakłada na bardzo wielu jakichś takich założeniach teologicznych, które może są nieuświadomione, nie? Ktoś taki może mieć nie wiedzieć tego do końca, w jakiego Boga wierzy, tak? I jak się słucha czasami ludzi, nie, to się ma takie wrażenie, że my to w ogóle jesteśmy wyznawcami innych religii, nie? My w zupełnie innego Boga wierzymy, nie? Czasami posłucham niektórych katolików czy chrześcijan. I wy też możecie mieć takie doświadczenie. Ale religia rzeczywiście wtedy jest, przeszkadza, czy nie służy, czy nas blokuje nasz rozwój, kiedy nie ma w nas odniesienia do relacji z Bogiem i nie ma żywej relacji z żywej, Bogiem. Nie? Bo żywej. Założenia, że druga osoba może mnie zaskoczyć, może nie odpowiedzieć na moje prośby. Że to jest trochę tajemnicze i nieznane do końca, nie? A kiedy mam po prostu modlę się po to, żeby coś uzyskać, no to jest takie 1:1. I też jedną podstawową cechą takiego religijnego przeżywania naszej relacji z Bogiem jest lęk. To jest podstawowa cecha, nie? Bo czym wtedy jest religia? Wtedy religia jest formą kontroli nad Bogiem i rzeczywistością. Jak będę się modlił, to nic złego się nie stanie. Tak. To, co mną motywuje, to jest lęk. A w wierze to jest relacja z Jezusem, którego się nie rozumie, bo apostołowie totalnie nie kumają Jezusa. Nawet po zesłaniu Ducha Świętego ciągle popełniają błędy. Już trochę ich mniej popełniają, bo są dojrzalsi, ale ciągle się im zdarza. Ale cały czas są w relacji z Nim. To są ludzie połamani, pokiereszowani, grzeszni, ale cały czas się nawracający. Cały czas poznający bardziej
bardziej Boga. A to jest ciekawa rzecz w ogóle teraz powiedzieć, bo jak w religii jesteśmy, no, to mamy takie wrażenie, że potrzebujemy spokoju w modlitwie i takiego rozumienia tej modlitwy. Nie? Mhm. A faktycznie z Jezusem było zupełnie odwrotnie, nie? Że On tak stymulował cały czas ludzi, że oni nigdy nie mieli takiego spokoju, że jakby wiedzieli, co to jest za człowiek, co on chce osiągnąć. Chyba w ogóle takiego elementu nigdy nie było, nie? Teraz to zauważyłem. To tak. Ciekawe. No, nie ma świętego spokoju, nie? Nie ma świętego spokoju. Nie ma świętego spokoju. Dla mnie religia jest formą sprawowania kontroli nad Bogiem po prostu. I ona utrzymuje w takim status quo. Tak było, tak jest, nie? Niektórzy na przykład przemocowi ludzie mają coś takiego, że żeby tutaj nie wprowadzać żadnych zmian w domu, w którym jest przemoc, to są to często w ogóle religijni ludzie, nie? I używają argumentów religijnych, różańce, modlitwy po to, żeby podkreślić swoją władzę tutaj, nie? A wiara to jest jednak droga, zmiana. Ciągle to się... Tak, i to widzimy u Abrahama, widzimy u Maryi, tak? To są ludzie, którzy idą w ciemność troszkę. No. Idą w ciemność i bez lęku. Dobra, ale ciekawsze. W takim kraju żyjemy, w jakim żyjemy, gdzie głównie jest religijność. Źle, niedobrze, tak jest po prostu. Co robić, żeby robić tą transformację z religii? Powiedzmy, modlę się, słucham nawet tego filmu, dlatego że jakby to jest jakaś część religijnej rzeczywistości w Polsce, nie? Ale jak robić tak, żeby nie zostać, nie zatrzymać się na tej religijnej części, tylko no jednak chcę iść do wiary, bo Jezus zapraszał do wiary, a nie do religii. No, przede wszystkim chcieć. Chcieć zmiany. Zmiany, nie ulgi, to jest istotne, nie? Nie ulgi, tylko zmiany. Czyli... Tylko, że jak wiesz... I wytrwać i się nie zniechęcić. Ale mówimy o takiej sytuacji, powiedzmy, w miarę stabilnej w życiu, nie? Bo jak ktoś ma ogromne cierpienie i religia robi coś takiego, że mu... No to obniża... jest pytanie, czy cierpienie to jest... Gdzie jest przyczyna tego cierpienia? Czy to jest jakaś choroba na przykład, nie? Tak, okej, depresja ma swoje przyczyny. No ale to teraz jakby... Co mamy powiedzieć takiej osobie, że ona ma przestać szukać ulgi? Przecież nie. To jest nie do pomyślenia. Nie, ale nie może się zatrzymać tylko na tym, nie? Że kiedy jest ulga, to już okej, to odpuszczam. Nie? Aha, o to chodzi. Nie. Znaczy, to nie znaczy, że jak będę chcieć zmiany, a nie ulgi, to nie będę odczuwać ulgi. Nie zatrzymam się na tym i chcę iść dalej. I w pewnym momencie zacznę rozumieć, nie? Aha, czyli ja szukam tego, żeby mi po prostu było lżej. Nie? No i ktoś sobie to uświadomił, nie? I co teraz? No to szukam, okej, szukam ulgi. Ale wiecie, to tak, może to się tak nie da też tego tak rozdzielić do końca, nie? Bo może być tak, że jednocześnie bardzo potrzebuję ulgi i szukam. Tak. I mam taką motywację, że chcę, Panie Boże, się rozwijać. Trochę nie wiem jak, trochę mnie to cierpienie gniecie, ale wiesz, w motywacji ktoś to ma, nie? Chcę tego. No to ja nie będę się bronić przed tym cierpieniem, nie będę się starać, bo w procesie uzdrowienia na przykład z depresji to może być tak, że będzie mi gorzej na tej drodze uzdrowienia. Może być tak, że będę się czuć gorzej. Może być tak. Nie musi, ale może być tak. Ale że się nie zatrzymam, nie? Idę dalej. Idę w tym procesie, się nie zniechęcam, nie rzucam tego. Nie rozumiem. Nie rozumiem, jak z religii przykuć to do wiary. Bo łatwiej mi jest pomyśleć, że trzeba rzucać, rezygnować z pewnych form, nie? Czyli na przykład jeśli robiłem tak, że jak widziałem, że na przykład modlę się tylko z lęku, ale nie na takim poziomie, że ten lęk mnie łamał, bo wtedy nie robiłem refleksji żadnej, tylko wtedy się modliłem po prostu. Mm-hmm. A potem jak było tak lepiej i widziałem, że modlę się z lęku i już byłem w takim stanie, że chciałem jakiegoś rozwoju, to rzucałem tą modlitwę, przestawałem się tak modlić. No. I było tak, że przez jakiś czas się nie modliłem, ale potem wracałem do innej formy na przykład, albo czasami do tej, ale chciałem robić coś takiego, że nie będę utrwalał tego schematu, że się modlę ze względu na lęk. Ale to trzeba się zgodzić na proces, nie? Trzeba się zgodzić na proces, na drogę, na zmianę, na stopniową zmianę. Ulga ma w sobie coś takiego, że jest taka natychmiastowa, a zmiana jest wieloetapowa, jest powolna. Idę na spotkanie modlitewne, idę albo się pomodlę i mi jest lepiej, nie? I jest mi lepiej, okej. Jakby nie zastanawiam się, dlaczego mi było źle. Nie zastanawiam się, dlaczego mi było źle, ale po prostu jest mi lepiej, jest mi dobrze. Do czasu, aż się znowu źle poczuję, wtedy sobie znowu odprawię jakiś rytuał, który sprawi, że się poczuję lepiej. I ludzie trzy razy na modlitwę uzdrowienia. Tak, nie? Tu się tak pomodlę, tu się tak pomodlę, tu odmówię to i tam mi to spokój. Nie? Co nie oznacza, że jakby modlitwa nie uspokaja nas i nas nie ma integrować, ale właśnie to takiego spojrzenia w głąb, na przyczynę mojego problemu, nie? Że próbuję dokonać jakiejś zmiany i wchodzę trochę w cierpienie, nie? I godzę się na cierpienie i w jakimś sensie wybieram cierpienie. Religia nie służy do tego, żeby uniknąć cierpienia. Wiara. Znaczy tak, wiara pomaga mi wejść w cierpienie, czy przyjąć cierpienie, którego nie mogę uniknąć. To może skończymy w tym miejscu i... Powiedz coś pozytywnego, na koniec coś pozytywnego. A nie musimy. Nie? Dlaczego? No ale no jakiś horyzont zarysujmy. Jutro się zobaczymy, tak? Niedokończone rozmowy. Kurka, ale to wyszło. Jutro skończymy. Albo przynajmniej pokontynuujemy.